Witam Państwa serdecznie. Jak wyglądało dzieciństwo? No cóż, no dopóki żyła moja matka, to było to dzieciństwo normalne, dzieciństwo szczęśliwe. Jak dziecko ma matkę i ojca, to nic mu więcej do szczęścia już nie jest potrzebne. Ale latem 52 roku mama umarła na nowotwór. To była bardzo, bardzo duża strata dla mnie. Ja jako mały chłopak, 4-letni, nie rozumiałem pewnych rzeczy. Nie dochodziło to do mnie, że ktoś może odejść z tego świata, tym bardziej najbliższa osoba. I minęło parę lat i nowa żona mojego ojca, pani Alicja Solska, no okazała cechy macochy takie wyjęte z bajki, że tak powiem, no te najgorsze. Nie rozumiałem, dlaczego tak się zachowuje. Zamykała mnie, jak ojciec wyjeżdżał, a wyjeżdżał często w różne tam delegacje, wyjazdy. No to zamykała mnie piwnicy, z takim sypem był taki. Okienko u góry, był syp, wtedy się opalało domy węglem. Bez ubrania tam parę godzin. Taka kara była, nie wiem za co. No. Może źle talerzyk położyłem, czy coś. No. Ten okres był bardzo ciężki dla mnie faktycznie. I ojciec uznał, że lepiej będzie mi na wsi u rodziny taki zaprzyjaźniony niż w domu, no bo ojciec niezwykle dużo pracował. Wracał bardzo późno, 22-23 i tak. Całe życie pracował. Więc on tutaj nie miał trochę czasu na to, żeby jakoś większą ilość czasu poświęcić na moje wychowanie. Co zresztą napisał o tym takie jedno zdanie w swojej książce Przerywam milczenie, że ma do siebie jakieś tam pretensje, że tutaj zaniedbał tą sprawę. Choć powiem szczerze, że ja do ojca nie mam pretensji. Ta wieś mnie bardzo wzmocniła. No tam były ciężkie warunki, bo tam nie było toalety, tam trzeba było wychodzić do takich przybytków poza dom z dziurą w desce. Tam nie było łatwo. Natomiast no tam bardzo zmężniałem, nabrałem siły. I nie mogę założyć, że tutaj albo by mnie doprowadziła macocha do jakiegoś rozstroju nerwowego, albo może bym żył tu gdzieś pod jakimś kloszem i jakiegoś mamin synka bym wyrósł czy coś. I to życie potoczyłoby się inaczej. Także jest wszystko okej. Okay. Wszystko w porządku. Czy podczas tamtego okresu miał pan kontakt ze swoim ojcem? Tak, kontakt mieliśmy zawsze. Zawsze, zawsze. Pisaliśmy dużo listów do siebie. Listy pełne miłości, pełne różnych ciekawych rzeczy. No ale jeszcze w czasie pobytu poza domem, to znaczy w Pruszczu Gdańskim, ja tam kończyłem liceum, tam się pojawił pierwszy mój styk z samochodami. No cóż, ja muszę powiedzieć, że to był jakiś wyjątkowy sentyment, wyjątkowe uczucie tych samochodów. Ja potrafiłem noce spędzać w garażu. Zaczęło się kibicowanie rajdem. To znaczy był ten rajd Monte Carlo organizowany w Polsce z trasami dojazdowymi. No to człowiek nocą, zimą, pamiętam, dużo to kosztowało samozaparcia. Czekaliśmy godzinami na tych zawodników. No oni tam przyjeżdżali na ten punkt kontroli czasu, powarczyli. No i odjechali. No a potem co? No wtedy można było prawo jazdy uzyskać w 16 roku życia. Ja je zrobiłem. I również w 16 roku życia zdobyłem licencję sportową. Ojciec miał wtedy samochód Moskwicz 407 i tym Moskwiczem jeździliśmy te rajdy strefowe do strefy północnej i w ten sposób zdobyłem licencję. Nie, no Sodówa to chyba mi nie odbijała, bo ja byłem samodzielnym człowiekiem, byłem człowiekiem spełnionym, no ścigałem się w tych rajdach z lepszymi czy gorszymi wynikami, no ale przede wszystkim miałem na głowie ośrodek badawczo-rozwojowy samochodów osobowych, którego byłem szefem. I w tymże ośrodku miałem jeszcze innych zawodników. Miałem Stawowiaka, miałem Maćka Dziedzierzyńskiego, miałem Marka Wojsele, miałem Roberta Muchę. I potem te wschodzące gwiazdy, które że tak powiem, do dzisiaj gdzieś udzielają, to Bublewicz czy Hołowczyc, to też miało korzenie swoje. A właśnie dzięki FSO, no, przy naszym ośrodku. Ze mnie zrobili portoplastę celebrytyki polskiej, pierwszego playboya PRL-u. No nie mnie ocenia, czy ja tym playboyem byłem, czy nie byłem, to niech sobie tam. To jest wszystko jedno, niech sobie tam ludzie oceniają. Bo de facto to żony szukałem 61 lat, żony, aż znalazłem. Nie zachodnie media mnie wykreowały na tego Czerwonego Księcia. Tylko tutaj wewnętrzne nasze służby, które się zajmowały kolportowaniem różnych plotek i rzucaniem, że tak powiem, wiru wagi społecznej. Bo plotka to jest bardzo narzędzie no silne, jeżeli chodzi o walkę polityczną. Nie wycofuję się z tego, że będąc synem premiera miało się
się w pewnych obszarach działalności życie ułatwione, ale proszę wziąć pod uwagę również to, że w pewnych obszarach to życie było bardzo utrudnione. Także gdybyśmy tak uczciwie postawili na wagę te utrudnienia i udogodnienia, no to już w zależności od charakteru człowieka, jego osobowości by wyszło, co jest bardziej na wierzchu. Rajdy traktuję jako pewną taką terapię, bo niestety kilka lat temu zachorowałem na raka i w zasadzie walczę z nim cały czas. I poprzez myślenie o rajdach i poprzez uczestnictwo w tych rajdach to traktuję trochę terapeutycznie, dlatego że jak człowiek wstaje rano i go nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. Człowiekowi, który ma pewne dolegliwości poważne, no to są te bóle większe i trochę przeszkadzają żyć. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak mam gdzieś na karku jakiś wyjazd czy rajd, to mnie wszystko przestaje boleć, nic mnie nie boli. Bo jestem kanarek, latam po schodach i przez 2 tygodnie mogę być very happy, także zapominam o dolegliwościach. No, lekarstwa biorę, bo tak mi każą, ale tutaj psychicznie jestem inaczej nastawiony. Ja w zasadzie do życia nie mam pretensji. No tak się potoczyło, starczyło tych żyć pewnie by dla kilku osób, ale no, niczego nie żałuję, niczego. No przeszedłem to jakoś dobrze. Najważniejszą rzeczą, która się stała u mnie w życiu, to było właśnie to, że znalazłem tego człowieka drugiego, który jest niezbędnym, powtarzam jeszcze raz, niezbędnym elementem po prostu do szczęścia, do tego, że człowiek nie może być sam. Człowiek sam zwykle jest osobnikiem lekko spaczonym, prawda? Bo nie można żyć tylko i wyłącznie dla siebie samego, bo to nie daje satysfakcji. Satysfakcję daje to, co robimy dla innych.